Dzień dobry, ten tydzień rozpoczynamy od rozmowy z Grzegorzem Kulawinkiem, wiceprezydentem Kalisza, ale to tak trochę prywatnie, bo dziś jest pan liderem listy bezpartyjnych samorządowców Okręg Kalisko-Leszczyński. Witam pana serdecznie w studiu Witam w Poznaniu. Panu. Panie prezydencie, bezpartyjni samorządowcy zarejestrowali też Komitet Ogólnopolski, to nie jest taka oczywistość. Z reguły te duże partie są, no i są też najbardziej znane, jeśli chodzi o to, co głoszą. Dzisiaj pana trochę zapytam o program bezpartyjnych, ale najpierw inne pytanie. Takie, taką potyczkę semantyczną, czy w ogóle istnieje takie zwierzę w polityce, jak bezpartyjny samorządowiec? Dzień dobry panie redaktorze, dzień, dzień dobry, dobry państwu. To oczywiście można powiedzieć bezpartyjni samorządowcy, oksymoron, bo przecież startujemy jako partia, ale dlatego tylko, że taki jest kodeks wyborczy, że nasi politycy, którzy od 30 lat skonstruowali ten system polityczny, że chcą tak spolaryzować tę scenę, żeby tylko był wybór między PiS. AKO. Dlatego bezpartyjni samorządowcy to jest formacja, to jest grupa samorządowców, prezydentów, burmistrzów, wójtów, radnych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. No dobrze, pewnie formalnie pan nie ma legitymacji żadnej partyjnej, no ale to trochę jest tak, że każdy ma jakieś sympatii, do czegoś dąży. Ja już nie mówię o partyjnych prezydentach miasta, takich jest sporo w naszym kraju. Jacek Gaśkobek choćby tutaj w Poznaniu. Platforma Obywatelska, ale są ludzie, którzy się i tak kojarzą partyjnie w tym momencie. Ja Pytam, czy tak faktycznie da się wyabstrahować samorządowców od, od poglądów, od partii? Myślę, że się da, dlatego dla normalnej Polski, bo takim hasłem idziemy do wyborów, pokazujemy, że my widzimy te niestety, ale błędy i te złe czy też czarne strony, właśnie tej polaryzacji, tej, tego partyjnictwa. Ja ciągle powtarzam, że partyniactwo zabija samorządność i coś w tym jest, że my na poziomie oddolnym, kiedy tak naprawdę jesteśmy blisko ludzi, rozwiązujemy te problemy, wsłuchujemy się, my pracujemy z tymi ludźmi, a zarazem rozwiązujemy te największe problemy. Zauważamy to, czego nie widzą władze. Ale partyjni prezydenci też to mówią. Jacek Jaśkowiak, Hanna Zdanowska w Łodzi, ktokolwiek to będzie, Czalicja Dulki w Gdańsku, no też mówią, że coś jedne sprawy załatwiają. Akurat ci państwo, którzy nam zawsze ostatnio od paru miesięcy mówią, że jesteśmy przybudówką pisu sami są przybudówką Platformy Obywatelskiej, więc tutaj bym tak. brał taki duży to margines. Prawie. Jacek Karnowski bo... powiedział, że jesteście farbowanymi samorządowcami. Wiem, yy... Prezydent Sopotu. Serdecznie pozdrawiam prezydenta <laughs> Sopotu. Myślę, że ma duże swoje problemy, którym powinien się zająć. Natomiast to jest dobre, bo w kampanii wyborczej zawsze atakuje się tego, który jest, który może spowodować, jeżeli wejdzie do, do Sejmu, że będzie stał na straży praworządności, że będzie patrzył na ręce rządzącym, niezależnie, kto te wybory wygra. Ale rzeczywiście pan mówi o tym, że samorząd jest za bardzo upartyjniony, może w ogóle upolityczniony. Ja kiedyś rozmawiałem z Michałem Kuleszą, współtwórcą reformy samorządowej i on mówił, że ona się zasadniczo udało, tylko niepotrzebnie polityków wpuściliśmy w ten krwioobieg. Dokładnie tak, ale to jest to rodzaj demokracji. To przecież nasi mieszkańcy społeczeństwo głosuje i, i siłą partii jest to, że mają i dostęp do telewizji. Nie chcę tutaj mówić o jednej czy drugiej telewizji, bo jedna i druga może ma znamiona reżimowych. Natomiast samorządowcy są rozpoznawalni w tych swoich małych ojczyznach. Ale ta wielka polityka faktycznie bardzo mocno się wchodzi. Ale i ma pan wchodzi. dostęp tutaj do radia, więc w tym momencie proszę korzystać. Możemy oczywiście rozmawiać o programach samorządowców. I bardzo dziękuję za zaproszenie. Pytanie, które mnie nurtuje: dlaczego Grzegorz Kulawinego nie Krystian Kinastowski, jedynką w waszym okręgu? Dlatego, że prezydent Kinastowski też jest w gronie bezpartyjnych samorządowców. Oczywiście, że tak, popiera Naturalny nas lider. wielu samorządowców, prezydent Leczna, prezydent radza prezydent Kalisza Krystian Kinasowski, ale proszę sobie wyobrazić, że prezydent Kalisza bierze udział w wyborach, wygrywa, bo przecież on ma bardzo duże poparcie. Co się dzieje? Tak kodeks wyborczy jest skonstruowany, że z automatu traci mandat, wchodzi komisarz, Natomiast... Czyli wam się układanka sypie w tym momencie? Dokładnie tak? tak. Naszym jednym z postulatów jest to, że jeżeli się dostaniemy do sejmu, chcemy zmienić kodeks wyborczy. Nie może być tak, że dzisiaj musimy te 100 tysięcy podpisów zebrać, że dzisiaj tak naprawdę te najmniejsze partie mają małe, bo dopiero je budują, jeżeli chodzi o struktury, a te największe od lat mają wszystko pokładane i pokładane pod siebie. A... Takie są spiskowe teorie, żeby bezpartyjni samorządowcy zdobyli te głosy dlatego, że im ktoś pomógł je zdobywać. Oj, Mówiło to podpisarze. jest efekt starej płyty, która przez wiele miesięcy się tutaj pojawia. Szanowni Państwo, to dzięki naszej determinacji, dzięki wierze w sukces, zebraliśmy ponad 350 tysięcy podpisów. Jesteśmy jednym z siedmiu komitetów ogólnopolskich. No, w sondażach widać was. Są takie sondaże, w których regularnie przekraczacie choćby 3% poparcia. To, są, to jest taki poziom, przypomnę, kiedy się dostaje dotacje z budżetu. Natomiast personalia, może to wróćmy do tego, jest Grzegorz Kulawinek, już wiemy dlaczego, nie Krystian Kiniastowski. ale na wielu listach jest taki zarzut, jest mnóstwo spadochroniarzy, bo bezpartyjni samorządowcy kojarzą się głównie z Dolnym Śląskiem. W Kaliskim akurat jest sytuacja dosyć prosta. Kaliszanie, budarze miasta są twarzami tego ruchu. I to jest normalne. Ale już na przykład w Poznaniu liderem jest pan Tomasz Jeger, prezes Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. W Łodzi na 19 samorządowców, 12 jest z Dolnego Śląska. W Gdańsku liderzy są z Dolnego Śląska. W Koszalinie. No tak sobie pomyślałem, no to jak samorządowiec to u siebie powinien startować. To coś gdzieś mi tutaj zgrzyta. No tu powiem o dwóch ciekawych Przypadkach. Pierwszy to jest, ma pan rację, wywodzimy się z dolnego Śląska, ale to, to jest historia. Natomiast rozlała się na, pozytywnie na cały kraj, bo wiele osób uwierzyło w ten problem. Rozlała się spadochronierzami. Myślę, że tych spadochroniarzy w innych partiach, o których tutaj pan redaktor nie powiedział, inni też milczą. No przecież, weź, jeżeli weźmiemy trzecią drogę, yy, dziennikarz Zimoch w jedynką we Wrocławiu, pan Kołodziejczak yy, z Agro Unii z egzotycznej yy, ugrupowania, które notabene do niedawna jeszcze Bornik posą posłom, czy posłanką z ziemi kaliskiej pod dom. Dzisiaj z Sieradzkiego jest w Koninie. Więc można tu wyliczać wie, wielu taki, takich osób. Ale wy nawiązujecie do tej takiej lokalności, do tego, do tej korzenności waszej. No więc ja, tak jak powiedziałem, w Kaliszu to mi pasuje, poza Kaliszem trochę mi to zgrzyta. Dlatego właśnie powiem o drugiej bardzo istotnej rzeczy. Było bardzo wielu właśnie Wojtu burmistrzów, którzy chcieli się od początku zaangażować, ale jak to w kampanii wyborczej, były różne telefony z różnych stron, część osób się po prostu wycofała wam kawału po prostu musieliście obsadzić. Być może ze strachu, być może także z, i z innych powodów. Dzisiaj ta kampania jest bardzo emocjonalna. Ja ją nazywam kampanią strachu, jest brutalna, wręcz mm -hmm. ten język budowlanki nie, nie urągający, oczywiście jest, jest bardzo często używany, chociażby wczorajsza debata kobiet w, w TVN pokazała, że nawet kobiety potrafią się pokłócić o sprawy dla nich bardzo istotne. Panie prezydencie. To nie jest tak, że zaczyna się zawsze z takimi hasłami, będę bezpartyjny, nie będę wchodził do wielkiej polityki. I pewnie sporo byśmy znaleźli takich przykładów. Paweł Kukiz chociażby, a kończy się w ten sposób, że każdy się prędzej czy później upolitycznia. I was też ta polityka, gdyby bezpartyjni samorządowcy się dostali do parlamentu, chłonie i, i jednak gdzieś przemieli w, w swoich młynach. Chcemy być strażnikiem praworządności, chcemy przede wszystkim współpracować, bo współpracujemy w różnych konstelacjach. Przypomnę, w Lubuskim z Platformą Obywatelską, w Świętokrzyskim z Pezelem, w niektórych regionach z Prawem i Sprawiedliwością. Chcemy być strażnikiem pewnych. Spraw, ale przede wszystkim, jeżeli jesteśmy w stanie współpracować, a pokazujemy, że dla dobra naszych mieszkańców, bo przecież my jako samorządowcy dostaliśmy mandat od swoich mieszkańców i to my dla nich musimy wykonywać dobrą robotę, dlatego ściągamy środki, niezależnie kto wygra, niezależnie kto osiągnie sukces, musimy te środki Czyli ściągać. Czyli zawsze do ze swoich. zwycięzcą będziecie współpracowali w tym momencie. Trochę jak mniejszość niemiecka, I oni zawsze starają się głosować prorządowo. Na ten moment traktujemy ten maraton jako pierwszy etap, tak zwany. Lotnej Górskiej Premii. Jeżeli się dostaniemy do Sejmu, zaczniemy rozważać i rozmawiać z każdym. Jesteśmy w stanie współpracować kto zrealizuje nasze postulaty. No właśnie, powiedział pan to już jakiś czas temu, ja sobie wynotowałem właśnie to zdanie, z każdym, czy to nie jest trochę, nie pachnie trochę takim PSL-em samorządowym, partia obrotowa, no bo ktoś może wam zarzucić, że tak naprawdę współpraca współpracą, ale, ale de facto chodzi o polityczne frukty, żeby zawsze być gdzieś na wierzchu. No myślę, że PSL jest mistrzem w tym, jak ja to mówię, arcymistrzem, arcymistrzem tak zwany lewoobrotowy, można powiedzieć, że taki pomocnik prawy skrzydłowy, który zawsze gdzieś potrafi się pięknie wkleić i mówić Językiem partii, która wygrywa wybory, chociażby ten mariaż z chołownią z, z pokazuje, że aczkolwiek hołownia, który też miał być świeżością, okazał się, że, że tak do końca nie jest, łączy się z najstarszą ludową partią. Nawet nie są razem na swoich plakatach. Dziwnie to wygląda, no ale wszystko się na robi scenie. Dla, dla, ładnie wyglądają na, razem. ładnie na scenie, mhm. oczywiście, że tak, ale tak, tak to wygląda dzisiejsza prowadzona kampania wyborcza. Natomiast My, szanowni państwo, powtarzam po raz kolejny, idziemy swoim torem, i, i jeżeli się dostaniemy, a to jest punkt pierwszy, jeżeli dostaniemy się do Sejmu, zaczniemy rozmawiać, dyskutować. Jest, tak jak powiedziałem, w całej Polsce w różnych konstelacjach współrządzimy, współpracujemy, nie mamy z tym, z tym żadnego problemu. Jest takie zdanie, które też sobie wynotowałem z bezpartyjnych samorządowców. Chcemy zmienić to, co jest proste, a nikt nie chce tego zrobić. Co jest takie proste, a nikt się nie chce pochylić ku temu. Co jest proste? Dzisiaj jest wielki problem komunikacji. Nie ma komunikacji, nie ma życzliwości. Ten język, który widzimy, jest tak brutalny, że ta wojna polsko-polska polsko jest rozlała się już na domy. Ludzie kłócą się przy stole, kłócą się podczas świąt, sąsiedzi pokłócą się. Samorządek się nie kłócą? Ja myślę, że samorządowcy świetnie potrafią rozwiązywać te problemy na dole. Mhm. Mimo różnicy zdań, wiedzą doskonale, że te problemy, które tutaj są, Trzeba je rozwiązać dla, dla swoich y, mieszkańców. Trochę mnie pan zaskoczył mówiąc o komunikacji. Myślałem, że pan powie o bezpłatnej komunikacji, skoro już pan zaczął mówić o tym, to jest jeden z waszych postulatów. Dokładnie wyborczych. tak. Jesteśmy największym miastem w Polsce. Bezpłatna komunikacja. Z a... bezpłatną komunikacją. Z bezpłatną komunikacją, przypomnę. No to jeszcze że... trochę do Warszawy brakuje. Wie, dokładnie co. tak. Natomiast y, y, jesteśmy za tym, żeby wprowadzić ją w całym kraju. Ja przypomnę, że na poziomie Kalisza wpływy z biletów to 3 miliony złotych, jeżeli policzymy, że komunikacja około 20 Milionów, jesteśmy w stanie to wprowadzić. Ktoś powie: no tak, to jest kalisz niespełna, 100 tysięczne miasto. Ale szanowni państwo, to wymaga wielkiej konsultacji, dialogu z, z mieszkańcami, przede wszystkim spojrzenia na specyfikacje, na wozokilometr, na ilość przystanków, na ilość autobusów. Ale jest to do zrobienia i my to wprowadzimy. To pewnie byłoby realizowalne. A z kolei, zerowy PIT, jeśli chodzi dla wszystkich obywateli, no to już jest gruba obietnica wyborcza, powiedziałbym. Taka. Mocno, mocno populistyczna już, bo to w kieszeni obywateli, tak, ale dla budżetu państwa minus 15%, jak obliczyli ekonomiści. Cały koszt, bo pan redaktor mówi o kosztach oczywiście, ale nie mówi także o dochodach, koszt my mam wyliczony na poziomie 132 miliardów złotych. Ktoś powie, oczywiście, że to jest rewolucja, która karmi własne dzieci, bo jeżeli dzisiaj Mamy problem z podniesieniem płacy minimalnej, a rząd podnosi ją w przyszłym roku o dużą skalę. To przedsiębiorcy będą mieli z tym problem. Ten zerowy PIT dla wszystkich spowoduje, że z jednej strony zmniejszymy biurokrację, z drugiej mieszkańcy będą mieli, Polacy będą mieli wyższe wynagrodzenia. Ale w czymś innym będziecie musieli odbić to. No bo gdzieś trzeba uzupełnić. No oczywiście, że tak, religię. dlatego mówimy zerowy PIT, ale przy udziale miast i gmin w vat na poziomie 8,51%. To spowoduje to wyrównanie strat samorządowych. Mhm. Panie prezydencie, to jeszcze na koniec. Ja mówię o tych 3%, ale wy mówicie, że idziecie grubiej, że nawet 8%, a nawet i dwucyfrowy wynik. Trochę nie za optymistyczny mimo wszystko. Patrzymy optymistycznie, bo trudno prowadzić kampanię, startować i nie wierzyć w sukces. Dzisiaj nasze sondaże mówią o 3,7. Niewiele nam brakuje do tej granicy 5%, ale nam, szanowni państwo, cały czas rośnie i wierzymy, że Polacy, którzy widzą spolaryzowaną scenę i widzą tą wojnę, tą kłótnię, wybiorą po prostu sprawdzonych, doświadczonych i pracowitych samorządowców. No to zobaczymy, jak pójdzie na tych kolejnych górskich premiach, bo ich trochę jest po drodze, aż do 15 października Grzegorz Kulawinek, wiceprezydent Kalisza, Jedynka bezpartyjnych samorządowców. Dziękuję Państwu serdecznie, dziękuję Panie Redaktorze. Dobra tydzień.